To wydarzyło się w 2012 roku, kiedy miałem 4 lata. Razem z mamą i ojczymem mieszkaliśmy w apartamencie i żyło nam się dobrze, aż do pewnego wieczoru. Moja mama siedziała w fotelu, oglądając telewizję. Oglądaliśmy jakiś nudny program i w pewnym momencie zasnąłem na kanapie. Około 2:30 w nocy obudził mnie czyjś dotyk, ale nie była to moja mama, tylko coś w kanapie. Zacząłem krzyczeć i wtedy tajemnicza dłoń zniknęła. Mój krzyk obudził mamę, a ta przybiegła zobaczyć, co się ze mną dzieje. Opowiedziałem jej o tym, co się wydarzyło, ale nie uwierzyła mi i kazała iść z powrotem do spania. Powiedziałem jej, że bardzo się boję, więc została ze mną, dopóki nie wrócił mój ojczym. Parę tygodni później, kiedy spałem na kanapie, znowu poczułem czyjś dotyk. Zacząłem krzyczeć, a moja mama przybiegła razem z ojczymem sprawdzić, co się dzieje. Opowiedziałem im wszystko, a moja mama znowu mi nie uwierzyła, natomiast uwierzył mi ojczym. Później tego samego wieczoru oglądałem z nim Family Guy'a. Mój przybrany tata zasnął, a w momencie, w którym i ja przysypiałem, coś nagle przykuło moją uwagę. Z kanapy wystawały ręce. Byłem tak przerażony, że nie byłem w stanie krzyczeć i wołać o pomoc. Mój ojczym obudził się i zobaczył moją twarz, która była blada jak ściana. Spojrzał na kanapę i zobaczył to. Siedział i był sparaliżowany tak samo jak ja. Ręce zaczęły machać i nagle usłyszeliśmy niski głos. Kto potrzyma mnie za rękę? Wrzasnąłem jak nigdy, kiedy to coś się do nas odezwało. Wybiegliśmy z salonu prosto do sypialni mamy i zaczęliśmy jej tłumaczyć, co właśnie się wydarzyło. Moja mama była w szoku i tamtej nocy postanowiliśmy zostać w motelu. Następnego dnia wróciliśmy jedynie spakować swoje rzeczy, żeby zostawić to straszne miejsce. Do dziś nie wiem, czym było to, co zobaczyliśmy z ojczymem. Wiem jedynie, że był to pewnego rodzaju demon i że już nigdy więcej nie chcę go zobaczyć.